18 stycznia w miejskim żłobku Wesoły Pajacyk odbyła się zabawa choinkowa. Maluchy wesoło bawiły się przy dźwiękach znanych piosenek. Były pląsy, zabawy i tańce. W tym ważnym dniu dzieci przebrane były w ciekawe i różnorodne karnawałowe stroje. Nie zabrakło księżniczek, wróżek oraz innych bajkowych postaci. Choć na chwilę wszyscy poczuli się jak w baśniowej krainie. Bal prowadziły pracownice żłobka oraz dyrektor pani Agnieszka Pachocka. W ciągu tych 2 lat udało nam się zmienić bardzo dużo. Przede wszystkim staramy się bardzo, żeby wystrój był taki miły, sympatyczny, ponieważ dzieci zwracają uwagę na kolory. Staramy się o to, żeby przede wszystkim też nasz personel był taki właśnie oddany dzieciom, taki zaangażowany. Myślę, że te wszystkie imprezy, które organizujemy w żłobku, no są jakby tego efektem. Mamy dużo takich imprez cyklicznych, właśnie dzisiejsza zabawa też jest jedną z nich. W żłobku ponadto organizujemy Dzień Pluszowego Misia, walentynki. No to są przenajróżniejsze imprezy w ciągu roku, a podsumowaniem naszych działań takich całorocznych jest taka impreza plenerowa, w związku z tym, że mamy piękny tutaj plac. Organizujemy taką imprezę, która no jest pod hasłem i dla dziecka, i dla mamy, i dla taty, bo to jest taka właśnie no jakby wieńcząca impreza nasz cały rok. Myślę, że dzieci u nas czują się bardzo dobrze. Mamy dowody ciągle, rodzice tutaj nam dziękują, chwalą tą naszą jakby placówkę. Mam nadzieję, że no to są początki, co prawda, ale myślę, że będziemy się z roku na rok starać, żeby ta praca była coraz bardziej efektywna, coraz bardziej taka właśnie skierowana na dzieci. Miłą niespodziankę sprawiły dzieciom burmistrz miasta pani Kamila Kaczorowska oraz kierownik Wydziału Edukacji pani Barbara Siek, które w tym dniu odwiedziły maluchy i przyniosły mikołajkowe prezenty. Dziękujemy serdecznie pani dyrektor za zaproszenie. Zabawa przednia, dzieci uśmiechnięte, zadowolone. Taka zabawa choinkowa, uważam, że to bardzo fajna inicjatywa, żeby dzieci razem w jednej grupie miały wspólny kontakt. My również dorośli dołączamy do tego, cieszymy się z tego zaproszenia i bardzo serdecznie prosimy o więcej takich imprez. Serdecznie dziękujemy. Jestem zachwycona i oczarowana strojami tych maluchów. Są niesamowite, pewnie kosztowało to bardzo dużo pracy rodziców. Natomiast jestem równie zachwycona tym, że dzieci są, nie boją się, bawią się świetnie. Widać, że zabawa jest dla nich dniem powszednim w tym żłobku. Bardzo to cieszy. Zabawa odbyła się w miłej atmosferze i dostarczyła dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń i mnóstwo radości.